bardzo ciekawe jest to, że kiedy w Biblii pojawia się jakaś para małżeńska, która nie może mieć potomstwa, to na ogół to jest zwiastunem, że urodzi się ktoś wyjątkowy. Dzisiaj mamy w pierwszym czytaniu przykład Manoacha i jego żony, którzy nie mogli mieć potomstwa, ale kiedy się już urodził im syn w wyniku interwencji Pana Boga, to rodzi się ktoś wyjątkowy. Samson, ten, który wyzwolił naród izraelski spod panowania Filistynów. Mamy przykład Abrahama i Sary, którzy również nie mogli mieć potomstwa, ale kiedy już się urodził ten, który był obiecany przez Pana Boga, urodził się Izaak, ale Pan Bóg mówi, wasze potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Mamy w Nowym Testamencie przykład Zachariasza i Elżbiety, którzy nie mogli mieć potomstwa, a w końcu, kiedy urodził im się syn, to był Jan Chrzciciel, ten, który poprzedził przyjście Mesjasza. Więc każdy brak jest zapowiedzią czegoś wielkiego, co chce uczynić Pan Bóg w życiu człowieka. Dobrze jest w ten sposób patrzeć właśnie na swoje braki. Dobrze jest patrzeć właśnie na te miejsca, w którym doświadczam jakiejś biedy, jakiegoś ubóstwa, jakiegoś braku, że one nie są przekleństwem, ale że one są zwiastunem czegoś większego, co Pan Bóg chce sprawić w moim życiu.